bardzo konsekwentnie walczymy o pozycję kobiet w polityce, w życiu gospodarczym, w życiu społecznym. Sojusz Lewicy Demokratycznej składa kolejne projekty ustaw, ale również wskazuje te miejsca, czy takie dziedziny życia społecznego czy politycznego, gdzie kobiety są dyskryminowane, gdzie kobietom jest trudniej się przebić, gdzie o kobietach się nie myśli. Trwa debata dzisiaj na temat list wyborczych, trwa debata, jaka jest rola kobiet na poszczególnych listach wyborczych, jaka będzie rola kobiet w przyszłym parlamencie, jaka rola będzie kobiet również w przyszłym rządzie czy w najważniejszych instytucjach państwa. Jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę, że Instytut Spraw Publicznych, podsumowując poszczególne listy wyborcze, wskazał na listę SLD, na których jest najwięcej kobiet. Mamy najwięcej kobiet na listach i, co bardzo mnie cieszy jako przewodniczącego SLD, mamy więcej kobiet niż 4 lata temu, znacznie więcej kobiet. To pokazuje, że SLD się zmienia i że SLD daje szansę kobietom, a później wyborcy mają możliwość dokonywania wyboru i również mogą dać szansę kobietom. Cieszę się bardzo, bo w wielu okręgach wyborczych mamy 50 na 50, czyli metodę parytetu, a nie kwoty, którą uchwalił parlament. Ale dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na rzecz bardzo ważną, istotną, choć dla kobiet bardzo trudną. Otóż Platforma Obywatelska, która starała się zaatakować SLD, przypominam, ma mniej kobiet na listach, która tak bardzo jęła się za kobietami, ma wpływ dzisiaj, kiedy rządzi, a dokonywała przed chwilą bardzo znaczących zmian, ma wpływ na spółki Skarbu Państwa. Otóż przejrzeliśmy najważniejsze spółki Skarbu Państwa i popatrzmy choćby na PKO BP, na KGHM, spójrzmy na Pocztę Polską, spójrzmy na PGNiG. W zarządach nie ma kobiet. W zarządach nie ma kobiet. I chciałbym dzisiaj z moimi koleżankami zgłosić inicjatywę. Inicjatywę, że kiedy SLD będzie współrządzić, będzie brało odpowiedzialność za Polskę, zgłosimy taką oto inicjatywę, aby rozporządzenie ministra skarbu było to regulowane, czyli kwota 30% każdej z płci w 3-osobowych zarządach musi być dochowana, aby to była reguła, aby właśnie w najważniejszych spółkach Skarbu Państwa kobiety miały swoje miejsce i pokazały, że można tak naprawdę dobrze zarządzać firmą wtedy, kiedy zarządza firmą kobieta albo współdecyduje o firmie kobieta. Bardzo proszę, Paulina Piechna-Więckiewicz. Witam serdecznie. W polityce jest tak, że nawet szefowe młodzieżówek partyjnych to zazwyczaj mężczyźni. Niewątpliwie Sojusz Lewicy Demokratycznej w mojej osobie daje przykład tego, że kobiety również na tym wstępnym etapie kariery politycznej, że Sojusz Lewicy Demokratycznej, Młody Sojusz daje szansę kobietom, wybierając je po prostu w wyborach powszechnych na taką funkcję. Ważne jest nie tylko to, żeby kobiety były w Sejmie. Ważne jest, żeby kobiety były obecne, żeby partie polityczne podały im rękę w każdej dziedzinie życia społecznego, również gospodarczego naszego kraju, bo wszystkie badania w Europie pokazują, że kobiety generują zyski na właśnie takich stanowiskach. Takie rozwiązania są już w Szwecji, są w Danii i znakomicie się sprawdzają. Dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej, również Młody Sojusz, walczy o to, żeby kobiety były obecne, żeby podano im rękę w każdej dziedzinie życia społecznego, nie tylko w polityce. I Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska. Witam Państwa. Ja chcę powiedzieć, że pracuję na tak zwanym zapleczu. Można powiedzieć, że wypełniając funkcję, czy też rolę dyrektorki Biura Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wypełniam pewną misję przygotowania klubu posłów, parlamentarzystów i parlamentarzystki SLD, przygotowania im, że tak powiem, merytorycznego oraz wielu materiałów, które są dla nich potrzebne do wypełniania i w parlamencie, i czasami również poza nim swoich funkcji. A więc jestem swego rodzaju szefową spółki, takim szefem zarządu. Zarządzam kilkoma panami, więc jestem przykładem kobiety, która potrafi sprawdzać się również w funkcjach, wypełniając funkcje wykonawcze. Ale też wypełniając te funkcje korzystam ze swojego doświadczenia, a nie mam tylu lat, co Paulina, aczkolwiek ona już jest bardzo doświadczoną szefową FMS-u.
bo byłam parlamentarzystką dwie kadencje i staram się tą wiedzę, to doświadczenie, jestem również naukowcem i wykładowcą akademickim, tę wiedzę i doświadczenie wzbogacać tym, tą swoją wiedzą i doświadczeniem biuro klubu SLD i przede wszystkim naszych parlamentarzystów. A więc przykładem jestem kobiety, która potrafi wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie dla dobra posłów SLD. Dziękuję.